płakaliście nad tym przekazaniem, ale sprzeciwu nie zgłosiliście. I to jest zdrada. I to jest zdrada. Zmiana sposobu prowadzenia obrad musiałaby oznaczać zmianę marszałka Sejmu. Ja nie umiem obrad prowadzić w inny sposób. Widzę, że reagują państwo z entuzjazmem. Zachęcam do działania. Drodzy państwo, rozumiem, że miewacie w tym czasie inne obowiązki, są komisje. Bardzo proszę wszystkich państwa, którzy chcą toczyć rozmowy, o opuszczenie sali. Z wnioskiem formalnym zgłosił się również pan poseł Przemysław Czarnek. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja, panie ministrze, zwracam się do pana ministra Szłapki, wyjaśnię panu, co pan tu powiedział, pan się zapętlił. Otóż okazało się, że państwo nie cieszyliście się, a nawet płakaliście nad tym przekazaniem, ale sprzeciwu nie zgłosiliście. I to jest zdrada. I to jest zdrada. Panie marszałku, ja w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam wniosek formalny, zaraz go sprecyzuję, bo wpłynęło coś, co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych. Mówię o tej uchwale o rzekomym przywróceniu ładu prawnego. Sam pan marszałek powiedział dzisiaj w wywiadzie, że to jest uchwała, która jest tylko opinią Sejmu. Ona nie wywołuje skutków prawnych, takich jak ustawa. Więc mam pytanie do pana marszałka. Na jakiej podstawie zatem chcecie zobligować pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego do tego, ażeby w tak zwanym okresie przejściowym do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych podjął odpowiednie działania? Chcecie państwo go zobowiązać do takiego samego działania, jak podjął w czerwcu 2014 roku, kiedy podległe mu ABW wchodziło, żeby spacyfikować redakcję Wprost? Wyleciał panie z urzędu pośle. Wtedy 8 lipca, panie ministrze. Trzymajmy się zasad. Proszę o wniosek formalny. Proszę, panie marszałku, o zmianę sposobu prowadzenia obrad i pozwolenie panu premierowi również na wyjaśnienie, dlaczego wbrew swoim zapewnieniom, które są w protokole z ostatniego posiedzenia, z tego posiedzenia z ostatnich obrad, nie dał nam żadnych odpowiedzi pisemnie na pytania zadane do tej mównicy pana premiera. Panie premierze, kampania się skończyła, pora skończyć kłamać. Nie ma sensu więcej. Już pan oszukał Polaków, nas panie pan nie oszuka. Dziękuję bardzo. Panie pośle, zdaje pan sobie sprawę, że obaj znamy różnicę ciężaru gatunkowego między uchwałą i ustawą. Zwracam też panu uwagę, że przed chwilą Sejm zdecydował o włączeniu rozpatrzenia tego punktu do porządku obrad. Tam będzie miejsce na dyskusję gorącą, jak mnie mam, nad tym. Zadał mi pan pytanie, odpowiedziałem bardzo jasno, natomiast jest to część przewidziana na wnioski formalne. Rozumiem, że wniosku takiego pan w sensie formalnym nie zgłosił. Zmiana sposobu prowadzenia obrad musiałaby oznaczać zmianę marszałka Sejmu. Ja nie umiem obrad prowadzić w inny sposób. Widzę, że reagują państwo z entuzjazmem. Zachęcam do działania. Na tym wyczerpaliśmy wnioski formalne. Przystępujemy więc do rozpatrzenia punktu 43. Media działające wyłącznie na rzecz jednego partyjnego obozu politycznego to zagrożenie, to swoista zbrodnia na samym narodzie. Panie pośle, przepraszam na sekundę. Drodzy państwo, rozumiem, że miewacie w tym czasie inne obowiązki, są komisje. Bardzo proszę wszystkich państwa, którzy chcą toczyć rozmowy, o opuszczenie sali i kontynuowanie ich w kuluarach albo w innych potrzebnych do tego miejscach. Nie słyszymy się nawzajem i posłowie sygnalizują, że nie słyszą przemawiającego posła wnioskodawcy, więc bardzo państwa o to proszę. Jeżeli rozmowy to na zewnątrz, prace w komisjach, rozumiem, skupmy się na moment. Panie pośle Szynkowski, Welsenk, panie pośle Dolata, serdecznie proszę, najuprzejmiej jak mogę. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, bardzo dziękuję. Drodzy państwo z lewej strony, bardzo proszę. Dobrze, dajmy spokojnie pracować tym, którzy na sali zechcieli pozostać. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję.